Zapraszam Was na kolejny vlog. Słuchajcie, jestem podczas rozważenia ostatnich wyników z naszego programu Grunt to Wiedza i odwiedziłem gospodarstwo, gdzie przy okazji właśnie dostarczania wyników byliśmy zobaczyć pola rzepaku. I podczas lustracji plantacji zwróciłem uwagę na problem, który zawsze był w sumie w rzepaku. Chodzi o szkodnika, którego można teraz zaobserwować, ale zwróciłem uwagę, że jest go znacznie więcej. I myślę, że wpływ na to ma to, że się zmienia klimat, że mamy coraz dłuższą jesień, coraz później przychodzą przymrozki, ale reszta na polu. Jesteśmy już na polu, dokładnie to jesteśmy na granicy Mazowieckiego i Świętokrzyskiego. Chciałem Wam zwrócić uwagę na szkodnika, który zawsze występował na plantacjach rzepaku. Mowa tutaj o chowaczu galasówku. Tu są charakterystyczne galasy. Ale dlaczego o nim mówimy? Dlatego, że z roku na rok problem staje się coraz większy. Szczególnie to dotyczy plantacji niechronionych w sposób odpowiedni, ponieważ zauważamy, ja u siebie przynajmniej na rejonie stwierdzam, że są plantacje, które są praktycznie w 100% porażone. Praktycznie każda roślina ma jedną czy dwa galasy. W środku jest larwa, ja tu już wcześniej pociąłem. W środku jest larwa, która żeruje i ona dopiero tak naprawdę na wiosnę, w maju wychodzi i w postaci chrząszcza dalej żyje. Najbardziej szkodliwa jest teraz, no bo taka roślina porażona no słabiej zimuje na pewno, no i wpływa to już na plon. Są dwa rodzaje, dwa jakby podgatunki tego chowacza u nas. Jest jeden, który właśnie w lecie jako dorosły chrząszcz jest i to on jest najbardziej niebezpieczny, bo to on właśnie składa larwy w momencie, kiedy rzepak tak praktycznie wschodzi, to jest początek wegetacji. On składa larwy te żeru właśnie w korzeniu. Żerują i coraz bardziej tu wyjadają, tą dziurę osłabiają ten korzeń. Druga wersja tego gatunku to jest wersja, która zimuje w postaci chrząszcza i na wiosnę atakuje rzepak, jary lub inne rośliny krzyżowe. Na czym polega problem z tym robaczkiem? Ano na tym, że nie ma na niego tak naprawdę zarejestrowanych żadnych środków i teraz, w tym momencie już niewiele nic z nim zrobimy. Rzepak musi być chroniony w momencie siewu i w momencie wschodu. Wtedy powinny być robione zabiegi na tego chrząszcza. Teraz jest za późno i to, co się już stało, już nic z tym nie zrobiło. Jest ze mną Paweł, właściciel tego pola i chciałbym się dowiedzieć, czy wcześniej już obserwowałeś na swoich polach właśnie tego szkodnika, jeśli chodzi o chowacza galasówka? Tak, już kilkakrotnie było zaobserwowane właśnie, że się pojawia u nas na polu. A powiedz mi, czy on występuje placami jakoś, czy są na wszystkich polach, czy pojedyncze pola jak? No się tylko trawia punktowo u nas właśnie. Punktowo, czyli tak naprawdę to jest normalne zachowanie, tak powinien on występować. Niestety z roku na rok jest coraz więcej plantacji, które są porażone bardzo, a nawet w 100%. Powiedz mi, czy Ty wykonywałeś jakieś zabiegi insektycydowe teraz po siebie? Jak to było? Tak, był zastosowany Durzban, Cyperkil. Rozumiem, że zwalczana była jakaś śmietka, chociaż ślady żerowania tak, śmietka widać. Była, mszyca również była, no ale niestety no już po prostu mimo się nic nie zrobi. Mimo wszystko ten chowacz galasówek tak nadal się trafia. Tak tylko Wam powiem, że jedynym sposobem, żeby monitorować występowanie tego szkodnika jest wystawienie we wrześniu żółtych naczyń. I próg szkodliwości to jest, z tego co pamiętam, 3-4 chrząszcze w ciągu 3 dni w naczyniu zaobserwowane. Dokładnie. Ja jeszcze pojadę z kamerą do ODR-u w Końskowoli, bo tam jest fachowiec, który zajmuje się rzepakiem. Dowiem się, czy coś w związku z tym chowaczem można zrobić, żeby ograniczyć jego występowanie.
Dojechaliśmy do Końskowoli i tutaj właśnie chciałbym się spytać pana Krzysztofa, dlaczego w ostatnich latach obserwujemy no, większą ilość, większą populację tego galasówka? Skąd on się bierze? Tak, powodem tego, że populacja galasówka wzrosła, jest przede wszystkim dłuższe jesienie i cieplejsze zarazem. No i taką główną przyczyną to jest oczywiście brak zapraw, które przez kilka ładnych lat tutaj nie można było stosować i te szkodniki, właśnie szczególnie szkodniki, które żerują na korzeniach właśnie jak śmietka kapuściana czy chowacz galasówek, one występują w coraz to większym nasileniu. Ich populacja rośnie z roku na rok, dlatego w tej chwili mamy taki duży problem. A co możemy zrobić? No, nie my, co rolnik może zrobić, żeby no jak najbardziej ochronić tą swoją plantację, no bo w tej chwili to już jest za późno, w tej chwili to... No tak, oczywiście, no to jest taki szkodnik, który jego nasilenie powinniśmy raczej zapobiegać, a niekoniecznie walczyć z nim, dlatego że w momencie, kiedy już te larwy pojawią się na korzeniach, to w zasadzie no ta walka z tymi galasami, czy z tymi larwami w galasach jest bardzo utrudniona. Przede wszystkim zapobieganie, czyli tutaj znowu zaprawianie ziarna. No w tej chwili mamy, przez te ostatnie dwa lata mieliśmy możliwość zaprawiania nasion rzepaku i to bardzo dobrze. No ale również też metody agrotechniczne, takie jak chociażby wcześniejszy siew, prawda, gdzie żeby te rośliny zdążyły, jak gdyby uciekły przed tym zagrożeniem, to też jest bardzo ważne. No i oczywiście no, tutaj jest kwestia płodozmianu, czy nawet nie tyle płodozmianu, ale ograniczenia, prawda, jakieś zachowania jakichś stref buforowych między plantacjami. Oczywiście jest to bardzo, bardzo trudne do spełnienia, no ale niestety te szkodniki są coraz większym nasileniem. No, kolejną rzeczą jest oczywiście opryskiwanie roślin już w trakcie wegetacji. To jest może troszeczkę bardziej trudne, dlatego że z jednej strony w tej chwili nie mamy zarejestrowanych środków na chowacza galasówka, ale możemy go zwalczać przy okazji zwalczania chociażby śmietki kapuścianej. Tylko też bardzo ważne jest, żebyśmy znaleźli ten moment, kiedy jest nalot szkodnika, czyli nalot owada dorosłego, zanim samice złożą jaja. Te owady dorosłe należy właśnie wtedy włączyć. Tak, oczywiście jest to, z reguły będzie to wrzesień, no, czyli ten, i oczywiście im nalot następuje szybciej, tym to zagrożenie jest większe, dlatego że im mniejsza roślina zostanie jak gdyby zaatakowana przez tą larwę, tym ona po prostu bardziej zareaguje, prawda? Może to się skończyć całkowitym obumarciem rośliny. Na pewno nie jest to łatwe, bo akurat ta plantacja, z której pochodzi ta roślina, była chroniona, no i galasy się trafiają. Nie jest ich dużo tam, ale placowo-punktowo występują. No i jeszcze mam jedno pytanie, bo często te galasy są mylone z kiłą. Jak w najprostszy sposób odróżnić, że to jest no, skutek właśnie larwy chowacza galasówka, a nie kiła, nie choroba? No tak, no te galasy są dość charakterystyczne oczywiście, one są dość gładkie i takie regularne w najczęściej, ale może się zdarzyć sytuacja, kiedy tych galasów na jednej roślinie jest kilka. One wtedy mogą się jak gdyby zrastać w jakiś taki nieregularny kształt. I to oczywiście może mylić rolnika, że to nie jest chowacz galasówek, a chociażby może kiła kapusty, prawda? No najprostszym takim jak gdyby sposobem na zdiagnozowanie jest przekrojenie takiego galasa, sprawdzenie, czy tam nie ma larwy. No, tutaj jeżeli mówimy o chowaczu galasówku, no w takim galasie powinna być jedna larwa, prawda, która żeruje w środku i ona jest widoczna. To jest larwa taka białego koloru, długości tak do 5 mm. Także to jest dość charakterystyczne. No dobrze, to wiemy wszystko. Tak naprawdę z tego, co się dzisiaj dowiedzieliśmy, to nie możemy z nimi walczyć teraz, tylko musimy zapobiegać. Dokładnie. Czyli zaprawy, zapobieganie wczesne, jeśli chodzi o środki chemiczne, no i odpowiednie zmianowanie, niezbyt często rzepak na polu. I tyle możemy zrobić. Dokładnie. A wy pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i dzwoneczku. I jeśli macie jakiś problem na swoich plantacjach z jakimś szkodnikiem, z jakąś chorobą i nie jesteście pewni, jak sobie z nim radzić, piszcie w komentarzach, postaramy się pomóc.